połowie lat 60. ubiegłego stulecia, a więc gdy miałem około 10 lat, świat ogarnęła Beatlemania. Nieprzebrane rzesze fanów, a zwłaszcza fanek, witały zespół The Beatles, gdziekolwiek się pojawił, tak wielkim piskiem, że nie było słychać wręcz muzyki. Popularność tego zespołu przekroczyła dotychczas znane zjawiska. Jednym ze sztandarowych utworów była piosenka Help, na pomoc. Bardzo liryczny utwór, chwytający za serce, w którym mężczyzna mówi do kobiety mniej więcej: pomóż mi, bo czuję się niepewnie, pomóż znaleźć oparcie, zmieniłem zdanie, już nie chcę być niezależny. Tak doceniam to, że jesteś obok, help, na pomoc. Treść utworu do dziś chwyta za serce, nie mówiąc już o muzyce, a ta piosenka stała się też motywem przewodnim filmu Help o tak banalnej tematyce, że trudno o bardziej banalną, a jednak kto nie chciał go zobaczyć. Pamiętam, że mój tata, kiedy właśnie miałem około 10 lat, zabrał mnie do kina na ten film i powiedział: zobacz, jak można być zespołem. Czterech chłopaków, jak zgrany zespół. Ale co stoi za tymi przeogromnymi emocjami, które zostały wtedy rozbudzone? Coś bardzo ważnego. Nadzieja na udane więzi. Piosenki Beatlesów pokazywały potrzeby, ujawniały ludzką tęsknotę. Odebrali zresztą za swoje osiągnięcia wysokie odznaczenie z rąk królowej Elżbiety II, której pogrzeb notabene jutro, a jeden z nich, Paul McCartney, otrzymał nawet tytuł szlachecki, został Sir McCartney. I właśnie piosenki Beatlesów pokazywały potrzeby, mistrzowskie postawienie pytania, ale czy dawały odpowiedź? Nie. Skuteczna odpowiedź na udane więzi jest udzielona przez kogoś zupełnie innego, przez tego, który nas z tymi potrzebami stworzył, przez samego Boga. Zresztą sama królowa Elżbieta II, której pogrzeb jutro, wielokrotnie w swoim życiu podkreślała, że to, czemu w swoim życiu ufa najbardziej, to słowa Jezusa Chrystusa. Pytanie, jak doświadczyć spełnienia, pozostaje bez odpowiedzi, dopóki nie dopuścimy do głosu samego Boga, a Jego odpowiedź brzmi, i to jest naszym dzisiejszym tematem, bezwarunkowa miłość. Potrzebna jest bezwarunkowa miłość. Gdy każdy z nas dzisiaj patrzy na więzi, które jeszcze mu pozostały, których doświadczy do końca swojego życia, na pytanie, co jest najbardziej potrzebne, odpowiedź brzmi: bezwarunkowa miłość. Jednak co większość ludzi rozumie pod pojęciem bezwarunkowa miłość? Mam wrażenie, stawiam hipotezę, że większość rozumie ją tak, że wszystko akceptuje. Wyobraźmy sobie babcię, taką królową Elżbietę II, czy każdą inną babcię o dosyć purytańskich poglądach co do moralności. I wyobraźmy sobie wnuczkę, która odchodzi od tych purytańskich standardów tak daleko, jak tylko można sobie wyobrazić, wchodząc w pewne związki, w styl życia całkowicie przeciwny. I w tym kontekście niektórzy rzucają hasło bezwarunkowa miłość. Babciu, podciągnij się w swoich poglądach, zaakceptuj, co robi wnuczka. Bezwarunkowa miłość to na szczęście coś zupełnie innego i będziemy to dzisiaj tego szukać we fragmencie Listu do Rzymian i przeczytajmy jego pierwszą część z Listu do Rzymian 5. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie,
gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Te słowa są odpowiedzią na pewien problem, na pewne wyobrażenie, które znajduje się w głowach wielu ludzi, wyobrażenie o tym, na czym polega relacja człowieka z Bogiem. Wyobrażenie, o którym mówi wers 9. Jeszcze raz przeczytajmy. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu. Taki obraz Boga dominuje w umysłach ludzi. Karzący gniew. Strach przed karzącym gniewem Boga. Jak się wystarczająco nie postaram, jak nie sprostam standardom, oczekiwaniom, czeka mnie karzący gniew w postaci jakiegoś ucisku, utrapienia i w końcu wiecznego potępienia. Trzeba najpierw powiedzieć, że to prawda, to jest prawda. Gniew Boży jest autentyczny. Jest też coś takiego jak wieczne potępienie i strach jest słuszną reakcją. Parafrazując pewne słowa z Biblii, tylko głupi się nie boi. Ale jednak nie to definiuje odniesienie Boga do nas. Motyw strachu jest potrzebny, ponieważ z człowiekiem dzieje się tak, że czasami strach to jedyna motywacja, która go rusza, a Słowo Boże potrzebuje znaleźć człowieka tam, gdzie on jest. Dlatego potrzebne są takie słowa na starcie, jak właśnie karzący gniew. Bóg chce znaleźć człowieka tam, gdzie on jest, a jest właśnie tam, że rozumie tylko strach, ale chce go znaleźć i doprowadzić do właściwej motywacji. Czasami strach to jedyny język, jaki człowiek rozumie. Ale gdy człowiek się przejmie, to wtedy jest następna prawda. Nie bój się. Wcale nie chodzi o strach. Strach jest najbardziej prymitywną motywacją. Jednak może bardzo głęboko tkwić w naszym sposobie myślenia. Może być ukryty pod takim myśleniem, że muszę się odwdzięczyć Bogu za to, co dla mnie zrobił, przez moje dobre życie, bo inaczej mogą być negatywne konsekwencje. Muszę Bogu coś dać ze swojej strony, bo inaczej będzie źle. Ale czy Bóg chce, by nasza relacja z Nim była sprowadzana do tak prymitywnych motywów? Tylko jako startowe narzędzie, jeżeli jest absolutnie niezbędne, jeżeli człowiek nie rozumie innego. Ale jak najszybciej warto od niego uciekać w stronę czegoś, na czym naprawdę polega odniesienie Boga do nas. I tego dzisiaj będziemy szukać, tego docelowego, doskonałego odniesienia Boga. Wers 6 przeczytajmy jeszcze raz. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Jak Bóg odnosi się do nas? Chrystus umarł za każdego z nas w oznaczonym czasie, w jakim, gdy byliśmy bezsilni. To znaczy, zanim z naszej strony zrobiliśmy cokolwiek, co można by nazwać dobrym, gdy byliśmy bezsilni, to
Znaczy, nie mieliśmy nic, co moglibyśmy Bogu dać. A więc nie ma takiej potrzeby, ani nawet możliwości, zdolności, byśmy dali Bogu cokolwiek z naszej strony, by uśmierzyć Jego gniew. Ten gniew został uśmierzony, bo uczynił coś Jezus Chrystus. Gdy myślimy inaczej, gdy staramy się coś poprawić z naszej strony, by uśmierzyć Boży gniew, to znaczy, że jeszcze nie rozumiemy. Bóg nie oczekuje tego, że będę odwdzięczał mu się dobrym życiem. Takie pragnienie to sprowadzanie naszej relacji z nim do poziomu coś za coś, coś za coś. Tymczasem my nie mamy żadnego coś, które moglibyśmy mu dać. Na szczęście postawa Boga wobec nas jest zupełnie inna. On pragnie odwrócić od nas swój gniew i traktować nas z życzliwością zupełnie bezwarunkowo. To jest mu bliskie. Ale co ciekawe, to do człowieka należy wybór, czy ucieknie spod gniewu Boga pod bezwarunkową miłość. Gdyby wskazać ścieżkę, którą najbardziej warto w życiu przejść, to ścieżka od gniewu i strachu pod bezwarunkową miłość. I to odniesienie Boga do nas, które można nazwać bezwarunkową miłością, jest absolutnie niezwykłe. I zobaczmy, jak zostało opisane z kolei w wersie 7. Jeszcze raz przeczytajmy. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Autor odwołuje się tutaj do naszego doświadczenia, że dla niektórych ludzi jest nam łatwiej coś zrobić niż dla innych. Najłatwiej zrobić coś dla kogoś życzliwego, czyli kogoś, od którego doświadczyliśmy jakiegoś dobra, właśnie życzliwości. Gdy odnosisz tacę z naczyniami w kawiarni, chociaż nie musisz, spotykasz się z uśmiechem, jakby pani chciała zrobić ci drugą kawę za darmo, bo jesteś życzliwy. Banalna sprawa. Ale wyobraźmy sobie ekstremalnie inny przypadek, że ktoś jest gotowy oddać życie, ale przecież tylko za, jak już, to za człowieka życzliwego, przyjaciela, by go na przykład ratować, na przykład w Himalajach. Ale za kogo oddał życie Chrystus? Wers 10, pierwsza jego część. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Chrystus umarł za każdego z nas, gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi, Jego nieprzyjaciółmi. Oddał życie za swoich nieprzyjaciół. Z naszej strony była nieprzyjaźń, wrogość. Ale i tu właśnie widać to bezwarunkowość Jego miłości. Nie musieliśmy spełniać żadnego warunku. Nie musieliśmy nawet zostać czy przestać być nieprzyjaciółmi, bo Boża miłość jest bezwarunkowa. Jest zupełnie niezależna od tego, co obiekt tej miłości robi. I uwaga, nie polega na akceptacji zła, na pomniejszaniu zła, złych czynów. Gdyby bezwarunkowa miłość była zależna od pomniejszania zła, złych czynów, no nie byłaby warunkowa, bezwarunkowa. Gdyby bezwarunkowa miłość babci
zależała od uznania złych rzeczy, jakie robi wnuczka, za mniej złe, gdyby była zależna od tego, czy babcia zmieni swoje poglądy na bardziej liberalne, no przestałaby być bezwarunkowa. A więc w bezwarunkowej miłości nie ma nawet najmniejszego pomniejszania zła. Chrystus umarł za każdego z nas, zanim przestaliśmy być nieprzyjaciółmi, wrogami, oddał życie za nieprzyjaciół. W tym miejscu ktoś z was może się trochę obruszyć i powiedzieć: ja nigdy nie byłem nieprzyjacielem Boga. Nigdy przecież nie potraktowałem Boga z wrogością, jak niektórzy. Można na to odpowiedzieć z całą delikatnością, acz stanowczo: czy na pewno znasz całą prawdę o sobie? Co jest bardziej obiektywnym źródłem prawdy o nas? Nasze własne mniemania, wyobrażenia? Czy to, co Bóg objawia o człowieku, jego stanie? Więc to jest coś, co robimy w naszej wspólnocie, do czego przywiązujemy wagę, by pomagać jedni drugim w poznawaniu Bożej wizji człowieka, Bożego spojrzenia na człowieka, na jego stan. Śmiem twierdzić, że to Boże objawienie jest pewniejszym źródłem poznania. Więc upowszechniamy między sobą taką oto wizję przyszłości, że będziemy sobie pomagali jedni drugim w tym poznaniu Bożego spojrzenia na człowieka, czy to na spotkaniach małej grupy, czy w osobistych rozmowach. Przed nami wiele zalążków takich małych grup, takich sytuacji, gdzie jedni pomagają drugim w poznaniu Boga, jego spojrzenia na człowieka. Tak jak drzewo rodzi tysiące zalążków ze skrzydełkami i gdy powieje wiatr, no to tysiące ich sypią się, rozsiewają po ziemi. No to jest taki plastyczny obraz przyszłości. Jak to już tysiące razy bywało w historii naszej wspólnoty. Tysiące zdarzeń przygotowanych przez Ducha Świętego. Na przykład kiedyś do mnie przyszedł redaktor lokalnego radia, by przeprowadzić wywiad na temat kościołów pod Beskidzia. Na co ja odpowiedziałem, że skoro tak, to sięgnijmy do fundamentów, by poznać spojrzenie Boga na naturę człowieka, zgłębić Ewangelię. Tym redaktorem był Bartek i zajęło mu około roku, by pozytywnie odpowiedzieć na moje zaproszenie, ale w końcu skutkiem było to, że Bartek zyskał trochę inne spojrzenie na siebie, na swój stan, swoje duchowe potrzeby niż wcześniej. I to był taki zalążek czegoś. Właśnie o takie zalążki chodzi wizja, że będzie wiele takich zalążków jak te lecące tysiącami z drzewa, skrzydełka z nasionami, by ludzie poznawali bardziej adekwatny obraz siebie. Bo jest to dosyć powszechne rozumienie siebie. Ja nigdy nie byłem nieprzyjacielem Boga. Nigdy nie traktowałem Boga z wrogością, jak niektórzy. Tak, ale dotyczy to dosyć powierzchownej cząstki każdego z nas, gdzie okazuje się nawet jakaś pobożność, ale Bóg nam objawia, że w głębi serc jest jednak nieprzyjaźń, wrogość. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to jak zrozumiemy bezwarunkową miłość? Niektórzy ludzie zaciemniają obraz siebie, mówiąc, że Bóg jest dla nich ważny, uznają Boga, ale jest to pewien powierzchowny pozór, który nie wytrzymuje próby, gdy trzeba Bogu oddać swoje serce. Gdy człowiek uświadamia sobie, że Bogu chodzi
o całe serce człowieka, by biło dla niego. Wtedy jednak toczy się walka, gdy człowiek nagle zrozumie, że Bóg chce całego jego serca, a nie jakiś resztek ochłapów. Czegoś, co jest dla człowieka najważniejsze. I wtedy ujawnia się wrogość. Chociaż człowiek słyszy, że dostanie w zamian coś lepszego. Taki jest stan wyjściowy każdego człowieka. Jednak nieprzyjaźń, walka. Ale Chrystus wyciąga rękę na pojednanie. Okazał swoją miłość, oddając za nas życie. Gdy? Byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi. Później przyszło nasze nawrócenie, jeżeli przyszło. Gdy odpowiedzieliśmy Bogu na tą wyciągniętą rękę, otworzyliśmy Chrystusowi drzwi do serca, ale nie polegało to na tym przecież, że podjęliśmy jakieś postanowienia, że teraz postaramy się być innymi ludźmi. Nic z tych rzeczy. Zamiast tego powiedzieliśmy Chrystusowi, każdy z nas, Ty uczyń mnie takim, jakim mnie pragniesz mieć. Otworzyliśmy się na Bożą bezwarunkową miłość. Nasza wspólnota, jak wszystkim wiadomo, nosi nazwę 4P, wspólnota 4P. Nazwa pochodzi od czterech najważniejszych praw duchowego życia, z których pierwsze mówi: Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Ale co to znaczy kocha? Jak kocha? Szukając ilustracji, pomyślałem o pewnej historii. Mogłaby być scenariuszem niezłego filmu, może. Rzecz dzieje się w dobie komunizmu w Związku Radzieckim, przed Gorbaczowem jeszcze. Ewangeliczni chrześcijanie, tacy jak my, byli wtedy mocno prześladowani i szykanowani przez komunistyczne władze, ale jakby na przekór wspólnoty mocno rosły, wielu ludzi zaufało Chrystusowi. Do jednej ze wspólnot przyłączyła się pewna rodzina, znalazła tam swoje miejsce. Była to jedna z takich miłych i szczęśliwych rodzin, którym nieźle się powodziło. Więc teraz do szczęścia została dołożona jeszcze miłość i troska, jakiej doświadczyli w tej wspólnocie ze strony liderów, innych wspólnotowiczów w tamtej chrześcijańskiej wspólnocie. Niestety wkrótce podziały się bardzo przykre rzeczy w życiu tej rodziny. Ciężkie choroby dotknęły jej członków. Na domiar złego pożar strawił ich majątek. Chrześcijanie ze wspólnoty pospieszyli z pomocą, okazując wielką miłość. Pomogli im odbudować dom, opiekowali się nimi w ich chorobach i pomału wyszli oni z nieszczęść. Gdy pewnego dnia pojawili się znowu w komplecie na spotkaniu wspólnoty, wszyscy cieszyli się ich powrotem. W pewnym momencie mężczyzna poprosił, czy może coś powiedzieć do zebranych, ale wielkie przejęcie odjęło mu mowę. Rozpłakał się wręcz na oczach całej wspólnoty i w końcu powiedział: pragnę wyznać przed wami pewną straszną prawdę. Przybyliśmy do waszej wspólnoty wysłani przez komunistyczne władze, by inwigilować i donosić, co się u was dzieje, by wrosnąć w waszą wspólnotę, a potem ją od środka rozwalić. Taki był nasz ukryty cel. I tylko udawaliśmy, że wierzymy w Boga. Przybyliśmy z ukrytym zamiarem, by was zniszczyć. Ale to, jakie doświadczyliśmy u was miłości, całkowicie wywróciło nas od środka. Bóg zmienił nasze
serca i dzisiaj wyznajemy to przed wami i prosimy o przebaczenie. Na to wstał jeden z liderów wspólnoty i powiedział rzecz jeszcze bardziej zaskakującą od dotychczasowych. Myśmy od początku wiedzieli, kim jesteście. Nieważne skąd, po prostu wiedzieliśmy, że jesteście naszymi wrogami. Ale czyż nie w taki właśnie sposób Chrystus nas przyjął? Jezus oddał za nas swoje życie, gdy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Jak należałoby podsumować tą historię, patrząc na dzisiejsze odkrycia? To my, każdy z nas, jest jak to małżeństwo, które przyszło z wrogim zamiarem. Ale Bóg w podobny sposób pokochał każdego z nas, gdy byliśmy Jego wrogami. Powróćmy więc do kluczowego wersu w tym dzisiejszym fragmencie, a jest to wers 8. Jeszcze raz na niego popatrzmy. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Ale przeczytajmy go bardziej osobiście, zmieniając na pierwszą osobę liczby pojedynczej, a grzech na wrogość. Jakby wtedy te słowa brzmiały, zobaczmy na ekranie. Bóg okazał mi swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za mnie, gdy byłem wrogo nastawiony. A jeżeli zaufanie do Chrystusa masz jeszcze przed sobą, to jest też wersja dla ciebie, jeżeli jeszcze nigdy nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś Chrystusa do swojego serca i życia, to nadal jesteś w tym stanie wrogości. I to jest wersja dla ciebie. Zobaczmy. Bóg okazuje mi swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za mnie, gdy jestem wrogo nastawiony. Taką jest Boża miłość do ciebie i do mnie. Odpowiedz na tą miłość najlepiej jak można. Odpowiedz na ten sygnał Jezusa, który daje ci przy twoich drzwiach. Odpowiedz mu: zapraszam ciebie. Naciśnij elektrozamek. Przyjmij Chrystusa do swojego życia. To podejście Boga do nas, które nazwane jest bezwarunkową miłością. Prowadzi ono do jeszcze kolejnych wniosków i przeczytajmy jeszcze drugą część dzisiejszego fragmentu, którą jest jeden tylko wers, wers 10. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Skoro Bóg kocha nas miłością bezwarunkową, to jeszcze jedna ważna prawda. Jest ona ukryta w słowach tym bardziej. W jakim znaczeniu? Tym bardziej co? Skoro nie byliśmy w stanie zrobić nic, by zostać pojednani z Bogiem, tym bardziej nie możemy zrobić nic, aby podpaść z powrotem pod Jego karzący gniew. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, by Bóg przestał nas kochać. Nie mamy na to wpływu, ponieważ Jego miłość jest bezwarunkowa. Niezależna od tego, czy się Mu odwdzięczamy, czy nie odwdzięczamy, On żadnego odwdzięczania od nas nie oczekuje. W chrześcijaninie może cały czas kołatać się takie myślenie, że teraz przez dobre życie muszę się odwdzięczyć Bogu za to, co dla mnie zrobił, bo jak nie, no to będzie źle. Odpowiedź na takie myślenie jest
zdecydowana. Tym bardziej, skoro nie byliśmy w stanie zrobić nic, by pojednać się z Bogiem, tym bardziej nie możemy zrobić nic, by podpaść z powrotem pod Jego karzący gniew. Dlatego strach przed karzącym gniewem mało, że jest niewłaściwą motywacją dla chrześcijanina. Jest motywacją absurdalną. Więc zamiast myśleć o jakichś negatywnych konsekwencjach, warto wznieść się wyżej i skupić na tym, co Bóg daje, co nam daje, czym wypełnia nasze życie. A co daje? Jaki jest Jego największy dar? Pokazany jest w ostatnich dwóch słowach wersu 10. Jeszcze raz popatrzmy. Jego życie. Co Bóg nam daje? Te dwa ostatnie słowa. Jego życie. Życie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A gdzie Chrystus żyje? Dobitnie wyraził to Paweł w liście do Galatów 2. Zobaczmy. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Gdzie żyje Chrystus? W nas. Istota chrześcijaństwa. Chrystus w nas. Chrześcijańskie życie polega na tym, że pozwalamy Chrystusowi, by Jego obecność w nas się przejawiała. Życie chrześcijańskie to nie to, co my robimy dla Chrystusa, ale to, co On robi w nas i przez nas, Jego dzieło w nas. I jeszcze jedna ważna prawda, tylko to podoba się Bogu. Nie nasze własne czyny, nasze starania, ale to, co czyni w nas Chrystus. Więc dalszy ciąg tej niezwykłej prawdy, że miłość Boża jest bezwarunkowa, i że nie potrzebujemy się Bogu niczym odwdzięczać. Całe szczęście, bo nie mamy czym, bo nic z tych rzeczy, które moglibyśmy zrobić, Jemu się nie podobają. W zamian za to Bóg daje nam coś o wiele lepszego. On żyje w nas. I wszystko, co w nas podoba się Bogu, jest dokonywane przez Jego Syna i przez Ducha Świętego. Możemy więc spokojnie odpuścić tą motywację i nie sprowadzać naszej relacji z Bogiem do poziomu odwdzięczania się, wywdzięczania się, bo wszystko, absolutnie wszystko zawdzięczamy Jemu. W ten sposób możemy patrzeć na swoje życie, na to, co robimy i zobaczmy, jak wspaniale jest to przedstawione w Księdze Izajasza 26. Panie, wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. Wszystkie nasze wartościowe zdobycze są Jego dziełem. A jakich Jego dzieł byśmy tak najbardziej pragnęli? No, pewnie różnych, ale jest coś, co jest szczególną wartością dla Boga, o czym nas wszędzie zapewnia. Tym czymś jest pomnażanie uczniów Chrystusa. Więc to jest taka wizja osobista, która może stać się wizją każdego z nas, że Bóg użyje mnie, bym wywarł dobry wpływ, bym miał w tym jakiś udział, by inni stawali się też Jego uczniami, duchowymi liderami, budując liderów, budując uczniów lub wspierając to w każdy możliwy sposób. Jeżeli akurat to ode mnie zależy, mam taką rolę, no to mogę dawać innym, moim podopiecznym możliwość ćwiczenia się, jeżeli już spełniają kwalifikacje. No, takie wielkie słowa, ale cóż to znaczy wielkie dla Boga? Ruch pomnożycieli, tak?
skoro to jest wartością w oczach Boga, skoro Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów, ale tylko Bóg może to zrobić. A my możemy Mu ufać, że użyje nas i to zrobi, dokona dzieł, które szczególnie podobają się Jemu, bo my tego sami nie potrafimy. To jest więc to wielkie dzieło Boga we mnie, bym tą bezwarunkową miłość, jakiej doświadczam od Boga, okazywał też innym. Mogę stawać się podobny do Chrystusa w sposobie, w jaki traktuję ludzi. Mogę okazywać im bezwarunkową miłość. I to może być moja główna motywacja w życiu. Więc na sam koniec lista kilku pytań i odpowiedzi dotyczących bezwarunkowej miłości. Będą to cztery pytania, więc sekunda. Pierwsze. Kiedy moja miłość do drugiego człowieka będzie bezwarunkowa? Gdy będzie zupełnie niezależna od tego, co robi. Drugie. Czy mogę dać komuś coś, na co zupełnie nie zasłużył? Możesz. Na tym polega bezwarunkowa miłość. Trzecie. Czy powinienem dać ludziom coś, na co nie zasłużyli? Nie powinieneś. Miłość bezwarunkowa nic nie powinna. I czwarte. Skąd wziąć bezwarunkową miłość? Boże, wypełnij mnie bezwarunkową miłością. Boże, wypełnij nas bezwarunkową miłością. Tyle na dziś. Jutro wydarzenie dnia pogrzeb królowej Elżbiety II. W wielu wypowiedziach podkreślała, że to, czemu najbardziej w życiu ufa, to słowa Jezusa Chrystusa. Zresztą znany epizod podczas jednej z ewangelizacji Billy Grahama w Londynie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Billy Graham, najsłynniejszy ewangelista naszych czasów, głoszący tą Ewangelię, którą i my głosimy. Podczas jednej z ewangelizacji w Londynie nie bardzo wypadało królowej pójść na stadion, ale zaprosiła Billego Grahama do Windsoru i o czym rozmawiali, wiadomo, o Ewangelii. Czy naprawdę zaufała Chrystusowi? W wielu wypowiedziach publicznych podkreślała właśnie to, że najbardziej ze wszystkiego ufa w swoim życiu słowom Chrystusa. To jest takie nawiązanie do aktualnych wydarzeń, jutrzejszego pogrzebu. Wśród 500 zaproszonych gości znalazł się też, co ciekawe, Lech Wałęsa. Czy powinien się pojawić? Aha, bezwarunkowa miłość nic nie powinna. Ale niezależnie od wszelkich światowych wydarzeń, o każdej porze, dnia i nocy, mamy co świętować Bożą, niezgłębioną, nieogarnioną, bezwarunkową miłość. Miłego świętowania.